pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wzywam polskiego prokuratora! Wzywam prokuratora, który jest Polakiem! Donoszę w tym publicznym miejscu, że człowiek o nazwisku Hołownia, marszałek Sejmu, wypełnił znamiona tego artykułu. Jako taki powinien być pozwany i postawiony przed sądem. Ja wiem, że ma immunitet, ale dostrzegłem też, że w Sejmie bardzo sprawnie udrożniono ścieżkę odbierania immunitetów. Powiem tak, nasze życie Polaków jest o wiele bardziej cenne niż życie pana Hołowni. Jeśli pan Hołownia tak bardzo zapalał miłością do pana Putina, to my mu umożliwimy, my go wyposażymy, my mu damy broń, wyposażymy go w środki łączności i poprosimy go, nawet go podwieziemy na granicę z Ukrainą, żeby poszedł na tę wojnę. Pan Hołownia jest stosunkowo młodym człowiekiem, ale postrzegam go, ja, Wojciech Olszański, jako wyjątkowego i cynicznego człowieka. Jako człowieka, który do tej pory bawił się w życiem i życie sprawiało mu prezenty. I on teraz musi swoim mocodawcom, swoim pryncypałom, swoim mecenasom odpłacić. I powiedział tak, naród ten egzamin zda. Oto jest symbol narodu, który zdał egzamin wzięcia udziału w geopolitycznej grze amerykańskiej. Bo ludzie, nie wierzcie, że kiedykolwiek Amerykanie się będą z Ruskimi bili. Nie ma takiej możliwości i nigdy to się nie działo. Zawsze używają do tego narodów zamiennych. Narody zamienne się nie liczą w geopolityce amerykańskiej. Doktryny geopolityczne amerykańskie nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Trzeba tylko je przeczytać. Więc jeśli politycy stojący na czele państwa, którego jesteśmy obywatelami, mówią, że oni nas wyślą na Ukrainę, żebyśmy bronili państwa banderowskiego, to ja się pytam, o co chodzi? Jak długo w tej schizofrenii można żyć? Przypomnę, że Ukraina banderowska kultywuje wszystko, co związane z Banderą, czyli również jego sojusz z Hitlerem. Przecież banderowcy do dzisiaj noszą znaki nazistowskie niemieckie. Wcale się z tym nie kryją. I ludzie z Unii Europejskiej widzą to i nikt nie protestuje. Przecież nie możemy żyć w takiej schizofrenii. Wystarczy przełożyć, to nieraz mówiłem. Gdyby Niemcy pewnego dnia stwierdzili, że dla ich niemieckiego interesu opłaca się wskrzesić postać Adolfa Hitlera i przywołać go do porządku, do teraźniejszości, a my dalej bylibyśmy z nim w tak zwanych stosunkach dyplomatycznych, to wszyscy by zakrzyknęli nigdy. Czym jest gorszy Adolf Hitler od Bandery? Nie widzę żadnej różnicy. To Bandera wydał rozkaz wymordowania wszystkich Polaków, tak, żeby na ziemi ukraińskiej nie pozostał ani jeden Polak. To są słowa Bandery pochwycone przez jego politycznych popleczników. Przecież to są fakty historyczne, ale lewactwo, które dzisiaj jest przy władzy, powoduje, stwarza taki plan edukacyjny dla młodych Polaków, żeby Polacy nie mieli rozeznania, za kogo oddadzą swoje młode życie. Wczoraj na żywcu zadzwonił 20-letni człowiek
zapytany przeze mnie, czy wie, kto to Bandera, odpowiedział, że nie wie. On nie jest winny. On nie jest winny. Również winny tego, że on nie wie, kto to Bandera, jest ten człowiek, który tam, w tym pałacu mieszka. Ten człowiek, który dał nam pokaz takiej niefrasobliwości. Dał nam pokaz takiej lekkomyślności. Człowiek, który przebiera nogami, żeby dobrze zrobić prezydentowi Ukrainy o nazwisku Zełenski. Jako Polak nie mogę na to patrzeć. Żygać mi się chce, jak widzę zadowoloną twarz prezydenta Dudy, który wypowiada słowa Władimir Zełenski. Żygać mi się chce. Wiecie dlaczego? Bo ten człowiek składał przysięgę na Boga, że obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysiągł, że dochowa wierności postanowieniom konstytucji, że będzie strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli, uważajcie ludzie i zapamiętajcie, bo to jest tekst jego przysięgi. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będzie miał zawsze jako najwyższy nakaz. Oczywiście, kiedy przywiozą nam pierwsze trupy z ukraińskiego frontu w takich czarnych workach, będą organizowane piękne cmentarze wojenne. Księża będą szli i kołysali się w rytm dzwonów kościelnych. Będzie płacz i szloch. Matki dostaną odznaczenia, że ich synowie oddali swoje młode życie, żeby bilans Amerykanów wyszedł na plus. I czas będzie wtedy zakrzyknąć: rząd na front! Rząd na front! Rząd na front! Rząd na front! Rząd na front!